Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, Puchar Świata przechodzi powoli w decydującą fazę. Została najlepsza szesnastka. Bardzo dużo rzeczy się działo w partiach arcymistrzów. Pokrótce przedstawię, myślę, że ciekawe sytuacje. Zacznijmy tutaj od partii Nakamury z Pragnanandą. Pierwsza partia dogrywki. W tej sytuacji Nakamura gra kolorem białym. No i w tym momencie nastąpiła roszada ze strony Nakamury. No ten ruch niestety najlepszy nie jest, zaraz pokażę dlaczego, ale co należało grać? Bo przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na tego skoczka bandowego. Oczywiście to jest teoria debiutu. Tu przede wszystkim należało zbić gońca na B4, skoczek by odbił, to jest wszystko normalne i posunięcie na przykład A3, żeby odpędzić skoczka, żeby nie pilnował tego pola D3. Już tłumaczę dlaczego. Po odejściu skoczkiem gramy D3 i dzięki temu pilnujemy pola G5. Ten skoczek jeszcze nie jest zagrożony. No właśnie, jakby tutaj na przykład czarne zagrały posunięcie na H6, no to byśmy odbili pionka i skoczek łapie się na polu F5, więc po G5 skoczek nie ginie. Nakamura jednak w tym momencie zrobił roszadę i tutaj się robią problemy z uwagi na ruch G5 i tak naprawdę nie wiadomo, co zrobić ze skoczkiem. Pozycja się sypie, aż dziwne, że już w ósmym ruchu Nakamura podstawia figurę. Tu oczywiście jeszcze nastąpiło A3, żeby odpędzić gońca. Po ruchu goniec A5, D3. No ale po biciu na D5, po odejściu skoczkiem cały czas jest opcja, że wisi figura, więc nic tutaj już białe nie mogą dobrego zrobić. Partia toczyła się jeszcze w sposób następujący. Tutaj przedstawię tylko kilka ruchów. Widzimy, że czarne mają figurę więcej i to jest kwestia tylko ustabilizowania pozycji, przerzucenia swoich figur, wyprowadzenia ich i tak naprawdę w tym momencie tutaj już białe mogłyby się poddać. Oczywiście Pragnananda sobie jeszcze spokojnie i uważnie rozgrywa te pozycje. Nakamura się rzuca oczywiście takim pionkiem na E5, ale to już tak naprawdę nic wielkiego do pozycji nie wnosi. Arcymistrz na tym poziomie, który reprezentuje Hindus, no to jest już tak naprawdę przesądzona sprawa. Skoczek G4 z ładną obroną przy okazji, naciskiem na H2, jakieś zaczepki w postaci D6, wybicie i szach. Tutaj oczywiście Nakamura próbuje swoich sztuczek, ale na tym poziomie to już naprawdę nic wielkiego się wydarzyć nie może. I w tym momencie Nakamura poddał partię. W kolejnej partii dogrywki Nakamura grał kolorem czarnym. Bardzo odważnie zresztą po ruchu E4 zagrał D6, czyli obronę pierwca. No ja uważam, że nie ma nic do stracenia, bo tę partię musiał wygrać, żeby w tym momencie jeszcze powalczyć z przeciwnikiem w meczu. No ale tutaj na razie wszystko jest w porządku. Figury są wyprowadzone. Hetman E2, posunięcie E5, wybicie, wybicie, roszada, roszada, wieża D1. No i goniec D7. I okazuje się, że ten ruch nie jest najlepszy. Plan Nakamury to był ciekawy, dlatego że chciałby zagrać hetmanem na C8 i może uderzać w H3. Czyli tak troszeczkę brak cierpliwości wykazał w tym momencie, ale to też często tak bywa właśnie w meczu, jak musimy na siłę wygrać, bo inaczej koniec, takie są pucharówki, no to błędów się pojawia bardzo dużo, dlatego że na siłę właśnie próbujemy uskutecznić jakiś atak. Tu przede wszystkim trzeba było zagrać hetman E7 i grać pozycję normalnie, chociaż białe na pewno byłyby tutaj mimo wszystko zadowolone. Pozycje nie są proste do gry czarnymi, ale uważam, że warto. Po goniec D7, skoczek C3, hetman C8, goniec zagrał na G5, wieża E8, skoczek D5 wleciał do centrum. No i tutaj można powiedzieć, że wszystko w porządku. Jednak białe mogłyby próbować zagrać posunięcie hetman E3. To nie pozwala zagrać H6. To jeszcze też tak powiedzmy wyczekuje pozycję i tak naprawdę czarne musiałyby próbować tutaj jakoś bardzo aktywnie pograć, co nie jest proste. Może goniec E6 to goniec B3, czyli ruchy wyczekujące. Są to takie pozycje, gdzie białe mają więcej troszeczkę przestrzeni i takim fajnym atutem i taką, jakby to powiedzieć, dobrym sposobem na grę w takich pozycjach jest wyczekanie przeciwnika. To jest trudne. To nie jest proste, no ale arcymistrzowie to zdecydowanie potrafią. W tym momencie po skoczek D5 nastąpił skoczek H5. Nakamura szuka opcji. Oczywiście tu trzeba było wybić tego skoczka i zredukować troszeczkę liczbę figur, na co białe też liczyły. Pozycja byłaby równa, no ale patrząc w kontekście meczu, no to Nakamura musiał partię na siłę wygrywać. Po hetman D2 goniec zagrał na E6, goniec B5, F6, Nakamura, goniec H6.
tutaj król h8, wybicie, wybicie, no i tak naprawdę białe zyskały tutaj bardzo prostą grę i naciskają na skoczka, a atak na skrzydle się nie udaje. Zwróćcie proszę uwagę też na to, że po biciu na h3 zawsze hetman po trójce jest w stanie asekurować tutaj zapędy czarnych. Goniec zagrał na d7, wieża d2 z opcją zdwojenia, po odejściu goniec sobie spokojnie uciekł. Wieża A7, no wieża AD1 wykorzystuje tutaj pragnananda fakt wolnej linii, więc naciska bardzo mocno w tym momencie. Po skoczek B8, hetman na C5 ładnie zagrywa, nie pozwala przeciwnikowi zagrać tym pionkiem. Hetman B7, G4, no i tutaj się robią po prostu u czarnych problemy. C6 i skoczek na B6. Nakamura jest już w totalnym worze, dlatego że jest opcja zbicia skoczka i wzięcia figury na D7. Może jakieś po prostu pragnananda mu nie leży. Coś może się wydarzyło w głowie, może stres, ciężko stwierdzić, no ale tak łatwo tutaj pragnananda ogrywa na Kamurę, że aż dziw wierzę. Jeszcze bardzo ładny zabieg kosmetyczny, redukcja figur. Moi drodzy, w tym momencie jest czysta figura więcej i kompletnie nie ma co zbierać. Tutaj pragnananda już ładnie na Kamurę wykończył w tym momencie. Bezpiecznie wszystko sobie tu zostało, zostało to rozegrane. Pogonie CF5 na Kamura. Poddał partię. Oczywiście nie analizuję tego bardzo mocno głęboko, tylko przedstawiam Wam, jak to mniej więcej wyglądało. Przejdźmy dalej. Jan Krzysztof Duda. Zobaczcie, że Janek tutaj już mają panowie końcówkę z Max Ludlu. Janek gra kolorem czarnym i zagrywa, w tym momencie jest remis w meczu. Janek zagrywa hetman E1. Ruch niestety zły i to może się źle skończyć. Dlaczego? Przede wszystkim należało zagrać hetmanem na E3, moi drodzy. To ruch niełatwy. Tutaj chodzi o to, że jakbyśmy wybili to hetmanem, to zbija król i po prostu król biały jest bardzo szybki. Pozycja jest wygrana białymi bez żadnego problemu. Bez żadnego nawet wysiłku, bym powiedział. Jednakże można się bronić, na przykład grając hetmanem na B1. Król by uciekał, cały czas tu wisi skoczek, więc... Czarne są w takim, no powiedzmy, w takim układzie, że muszą po prostu grać jedyne posunięcia, no i po ruchu hetman D1, król C5, partia prawdopodobnie by się zakończyła wygraną białych, znaczy prawdopodobnie mówię, byłaby szansa, bo jest aktywny król, bardzo aktywny skoczek i wysoko hetman, więc... Czarne mogłyby mieć problemy, jednakże po hetman E1 przeciwnik Janka gra hetman E5 i to jest błąd. Aczkolwiek to jest błąd, który nie przegrywa mimo wszystko, bo po biciu i król D4, no to się robią problemy białymi. Ale po skoczek E3 jak najbardziej można byłoby próbować jeszcze to grać, choć bardzo ciekawy motyw powstaje po właśnie hetman H4. Tutaj hetman C7 do wyboru, ewentualnie skoczek G2, bardzo ciekawa opcja. Po tym ruchu znowu gramy w ten sposób i tak naprawdę trzeba wracać hetmanem, bronić skoczka. Bardzo ciekawe układy w końcówce się pojawiają, ale przeciwnik Janka gra właśnie król D4. No i w tym momencie jest szach hetmanem. Król, tutaj hetman się znowu zasłonił i hetman zbija na H4. Jest duża swoboda teraz ucieczki hetmanem w razie co na F2 i cały czas jest obrona i może jest opcja na F6, więc no przewaga Janka tu jest już decydująca. Znowu Max Ludlu gra hetman E5, nie wiadomo dlaczego, ale też trzeba patrzeć na czas, jaki dysponują panowie. Skoczek G8 gra Janek, ale to już jest też wszystko pod kontrolą. W tym momencie po prostu przewaga pionków daje gwarancję zwycięstwa tej partii. Po H3 król E8, tutaj Janek gra w ten sposób. Skoczek H6 i hetman wraca do obozu, pilnując czarnego króla. Bardzo ciekawy motyw na koniec się pojawia, dlatego że po tych ruchach król zagrywa na D8, skoczek G4, hetman wraca, broni pola H1, pionek H2 już jest bardzo zaawansowany. Po skoczek D6 nastąpił szach król C7. Janek zagrał tutaj przepiękny, brylantowy ruch, który daje już zwycięstwo. Jak nie wiesz, to proszę zatrzymaj materiał, spróbuj znaleźć ten ruch. Jest to posunięcie, skoczek F2, przepiękny ruch, który, po którym się przeciwnik Janka poddał i ten pionek dochodzi do pola przemiany. Bardzo ładny motyw, dzięki czemu Janek jest już w 1/16 Pucharu Świata. Ostatni przykład, który tutaj przygotowałem, to z partii właśnie Magnusa Carlsena z Keimerem Vincentem. Przepiękny mecz, dużo dramaturgii.
Działo się bardzo dużo, gdy w partii klasycznej pierwszą partię wygrał Kejmer, drugą Magnus wygrał, można powiedzieć, na dużym szczęściu, bo przy równej pozycji, tylko przy błędach przeciwnika. No i kolejna partia dogrywki. W tym momencie wieża B4 ze strony Niemca. Ruch błędny i Carlsen, po prostu niesamowity zmysł, moi drodzy, i wykorzystuje ten fakt i kompletnie rozbija pozycję czarnych. Bardzo szybko. Podpowiem, że jest to wykorzystanie troszeczkę tego ustawienia, że wieża nie jest połączona tutaj. Znaczy nie ma swobody na ósmej linii. I Magnus robi coś takiego, moi drodzy. Bicie skoczka. Bicie na F6. Co można powiedzieć, że to bicie jest jeszcze nie trudne. Ale teraz bicie na H6. Piękne zagranie. Jeżeli nastąpiłoby bicie, to pytanie co dalej. Jedyny ruch, który tutaj wygrywa, i to sromotnie, jest wieża E8. Po zagraniu królem gdziekolwiek tak naprawdę jest wieża na E1. I nie ma jak się bronić przed tym posunięciem, pozycja się już powinna skończyć. No jednak Kejmer nie przyjął ofiary, zagrał gońcem, goniec wrócił na G5. Tutaj po pewnych posunięciach oczywiście nastąpiły manewry i pozycję Magnus wypuścił, ale jeszcze tutaj partia trwała oczywiście. Dużo dramaturgii, tak jak mówiłem w tych partiach. Wieża E1, goniec wrócił, skoczek wrócił, hetman C4, hetman E5. Też trzeba zwrócić uwagę na czas, jakim dysponują panowie. Wieża F8, hetman D6, nastąpiło wybicie. No właśnie, redukcja. Goniec A5, wieża na E4, tutaj trzeba grać bardzo dokładnie. No błąd za błędem, trzeba było hetman F7 i próbować tutaj naciskać. Jednak po tym ruchu Magnus goniec na E3, goniec B4, król G2. No i tutaj tak naprawdę za chwilę nastąpiła redukcja materiału. Magnus wziął kolejnego pionka i hetman F7. No, młody Niemiec na pewno trochę w stresie. Czas też robi swoje. Hetman D7, a Magnus, jak to Magnus, na krótkim czasie gra perfekcyjnie. No i tutaj też podstawka pionka na C5 nastąpiła. Wybicie, wybicie. No i hetman D3. W ogóle hetmanówki Magnus gra perfekcyjnie, moi drodzy. Można zobaczyć, jak to rozgrywa. Tutaj są dwa pionki więcej. I trzeba to po prostu wygrać. Ciekawy jestem, czy dalibyście radę wygrać taką końcówkę, na przykład ze Stockfishem na najwyższym poziomie. Powinniśmy dać sobie radę, moi drodzy. Bierze hetman D3, hetman szach. Hetman wraca, broni tędy, broni pionków. No i plan jest taki, żeby doprowadzić pionka, wymienić i przeprowadzać się królem. Właśnie Magnus to dokładnie czyni. I tutaj redukcja jest już bardzo duża. Oczywiście to jest gra za darmo białymi. Tutaj się nic wielkiego nie może wydarzyć. Pionek do góry. Król oczywiście w pewnym momencie musi iść do centrum, ale przy hetmanówkach właśnie jak się trzymamy blisko, to białe sobie powinny tutaj bez problemu radzić, bo każda wymiana hetmanów jest korzystna. No i właśnie w tym układzie, właśnie po tym szachu nastąpił ruch hetman C4 z jednoczesną kapitulacją Niemca. Magnus Carlsen, moi drodzy, awansuje do kolejnej rundy Pucharu Świata. Dużo szczęścia miał z Niemcem. Niemiec mu napsuł krwi bardzo mocno, bardzo walecznie grał. Bardzo mi się to podobało. Ciekawy jestem Waszych opinii. Trzymamy kciuki za Janka, który został jako jedyny Polak w stawce Pucharu Świata i gra mecz aktualnie z Fabiano Caruaną. Trzymamy mocno kciuki. Dziękuję Wam za uwagę. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.